Siemanko, witam was bardzo serdecznie, prosto z boiska. Dzisiaj to, na co czekaliście, czyli Casiu na odcinku. Siemka. Się zmieszał, patrzcie. Oczywiście nie, no chodzi mi o to, że dzisiaj statki na boisku i to mniej więcej wychodzi w moje urodziny, bo to oglądacie chyba 16, a ja mam urodziny 15. Jakoś tak, więc możecie mi złożyć życzenia i oczywiście w ramach prezentu dajcie łapkę w górę i komentarz, wystarczy. Dzisiaj czas na statki, zaraz wam wytłumaczymy co i jak. Potężny skład wystawiony, więc mordo, proszę cię. Mordo, wiertapa. No, dzisiaj tak musi być. Musi. Z Dawidem. Namówił. Nie może być w takiej formie jak ostatnio z napastnikiem pierwszoligowym. Easy. Ty co ty mnie porównujesz do napastnika pierwszoligowego? Ile on ma bramek? Powodzonka. I tradycyjnie, zanim przejdziemy do dalszej części tego odcinka, przypomnienie dla moich wszystkich pełnoletnich widzów. Pamiętajcie o ofercie prosto od sponsora mojego kanału, czyli od BetClicka. Pod spodem w opisie macie link, który przeprowadzi was do tego, co dla was przygotowali. I przede wszystkim cashback do 200 zł bez warunków obrotu. Najlepsze ligi świata tam oczywiście znajdziecie, czyli Ekstraklasę też. A my lecimy z materiałem i tak jak powiedziałem, osoby pełnoletnie, zerkajcie pod spodem, bo warto. Drodzy widzowie, w tym momencie przedstawimy wam zasady oraz jak to wszystko będzie przebiegało. Otóż wystawiam taki skład, jak w tym momencie widzicie. 11 zawodników, 11 moich najlepszych, najdroższych, których posiadam. Niektórych się nie da już w ogóle zrobić nawet w SBC, czy też kupić właśnie na rynku, no bo byli właśnie w wyzwaniach budowania składu. Cachu, mamy formację 4-1-2-1-2, klasycznie. Podchodzimy do Dawida, oczywiście jak Casiu trafi, to Dawid wybiera, strzela w daną kartę i tą zachowujemy. A jak Cachu nie trafi, czyli Dawid obroni, no to musimy kogoś przepalić później, nie squeezelować, tylko damy ich do przepalenia, oczywiście w złotej wymianie. I słuchajcie, losujemy kostką przed każdym strzałem, wyszło słońce, więc myślę, że będzie optymistycznie. Pierwsza jedynka to jest oczywiście rzut karny, dwójka to jest sam na sam, trójka tutacz, czwórka strzał z 20 metra, piątka rebounder, czyli volley i szóstkę wybiera Dawid. Zrobiło się z powrotem poważnie, Cachu. Posłuchałeś wszystkiego, co o tym myślisz, którą kartę będzie ci najbardziej szkoda. Wy teraz widzicie, jak one wyglądają ułożone w składzie, jak już pomieszaliśmy, jak to będzie wyglądało? No Roberto Carlos i te jego zewnętrzniaczki top. Bellingham fajny, taki idealny do przecinania. No do kogo najbardziej Bale, było? Bale też do środeczka i po długim. Mi najbardziej byłoby szkoda Zidana i Rodrigo. Wybierz dwóch. Dwóch, Roberto Carlos i Maradona. Dobrze, Maradony się już nie da trafić w paczkach, taka tak ciekawostka. Jest. Lecimy w takim razie, mordo, wszystko w twoich rękach, w zasadzie w nogach, dokładnie. Zgadza się. Ajajaj. Cóż, ja będę przedłużał, słuchajcie, urodzinowe statki, czas zacząć. Casiu, lecimy z pierwszym. Let's go. Aby to było dobre, kurde, ale pan ci, że się stresuje. O! Easy karniaczek. Dziękuję, easy money. Nie, no! No mówiłem mu, że... Ale rozpraszył mnie, bo powiedział, że z gwizdkiem, nie wiedziałem, czy gwizdasz, czy jeszcze raz, czy co? Gwiznę to ja tobie za tego karnego teraz, w tym momencie. Dawid, chodź tutaj, bo... No nie, no... Widzowie! Ostatnia są przejście do karty. Formację masz, oczywiście on tutaj nie widzi naszych kart, więc... W tej formacji, gdzie pierwszy strzelasz? Prawy pomocnik, tak? Tak. Prawy pomocnik, panie kierowniku, to jest Roberto Carlos. Nie! Możesz go iść wieszać. Ale jesteś... Dlaczego gnój. Roberto? No rzucaj drugi raz, rzucaj. No. Tak to z wami jest właśnie, koledzy niby. Numer 4. 4, czyli rebounder? Nie. Czy dystans? 20 metr. Z dalsza coś czuję, że mi lepiej pójdzie. Nic, ty kurde, już się zdenerwowałem. Skończy się zaraz tak, że wrócę bez składu do domu. Nie rozpraszaj mnie znów. Nie, nie. Ajajaj, cisza, skupienie, wszystko było. Brakło troszeczkę szczęścia. Ty nic no. Nie mów, ty nic nie mów dzisiaj. Po rękach słupek? Nie. No co ja ci poradzę? Nie, to się nie dzieje, widzowie.
gdzie? Lewy środkowy obrońca. Jesteś pewien? Tak, jestem nie pewien. Chcesz zmienić? Nie, nie. Na pewno? Bez podpucha, czuję, że jest słabo, ale mimo to. No zdecyduj, lewy środkowy obrońca. Dam ci szansę zmiany. Lewy! Drugiej takiej w tym odcinku nie dostaniesz, to jest jedna jedyna opcja. Lewy środkowy obrońca. Na pewno? Tak. A za monsterkarz nie dasz przekupić? A za kratę? Nie. Lewy środkowy obrońca? Tak jest, zostaje. Nagrywajcie sobie sami, to kurwa Zidane. Tak ogólnie rzecz biorąc, ja wiem, że Cachu jest kibicem Barcelony, nie lubi zawodników Realu, ale daj spokój. No, kto jeszcze został z Realu? No jest Bale, jest Rodrygo. Militao. Trzeba ich wziąć. Jak można dwie karty, które nie chciałem? No pech, pech. Pech, no tak, tak, no pech, pech. Dobra. Dobra, do trzech razy sztuka. Rzucaj. Do trzech razy i sztuka. Numer dwa, sam na sam. No gościu, jak tego nie trafisz? Trzeba, trzeba. Na gwizdek czy bez znaczenia? Teraz gwizdek. Trochę mi się już humor zepsuł. Dobrze, Cachu, tak, tak jest! Trzeba. Odzięczyłem mu się za to sam na sam z poprzedniego odcinka. Tu nie ma kalkulacji, nie pięknie. Może być dzisiaj. Bez kalkulacji, w sieci, dziękuję. Powiem wam, że mam taki szczery ból dupy o tego Zidana. Taki naprawdę, jak powinien być w statkach, więc docencie. Gdzie tym razem? Zostawiamy, to zostawiam siebie, bramkarza. Wiedziałem, że na bramkę uderzysz na pewno, więc dałem tam kogoś słabego, w sensie słabego. On kosztuje milion, ale gościa, którego mnie jest tak bardzo szkoda, bo mam Kieliniego w klubie, to jest Maldini, ikona. No, ale zostaje, Maldini zostaje. Przechodzimy do czwartego strzału. No jest trochę lepiej, ale z Maldiniego i Zidana to bym bardziej się cieszył z Zidana. Rzucaj, mordo. Jak Michael. Michael Jordan? Karniaczek. Masz szansę się poprawić. Obiecuję, że się poprawię. Pewniaczek. Nie, weźcie mnie stąd po prostu, bo ja nie wytrzymam z nim dzisiaj. To nie. Jest... Ja mogę za Patryka napisać petycję, jak zwolnić Cacha. To jest śmiech przez łzy. Co ty robisz? Kill me, please. Ej, ja nie mogę. Strzelaj. Kurde, dziad jeden barceloński. Prawy obrońca? Tak jest. Chcesz zmienić czy nie? Zapytam jeszcze raz. Dobra, chcę zmienić. Lewe skrzydło. Lewe skrzydło. Diego Armando Maradona. Ty widziałeś wcześniej tego screena, czy o co chodzi? Tak, podesłałem mi tak z pewnych źródeł hakerskich. Nie mogę. Wydawałoby się, że rzuty karne są takie easy i na pewno zachowam karty. Nie w tym wypadku, jak macie Cacha na 11 metrze. Dobra, rzucaj. Ej, wziąłem sobie do odcinka dwóch kibiców Barcelony. Co mogło później tak? Nie, nie dam ci karnego. Sorry. Jeszcze raz, turlaj się stąd. Nie dam karnego. 5. Dziękuję bardzo. Rebounder będzie gorzej. Dobra. Co to? Ale jaki zły. Patrzcie, jaki zły. Całą złość, całą czakrę w ten strzał chyba dał. Panie Dawidzie, wystrzelałeś tak, bocznych, jednego środkowego. No dobra, dawaj dalej. No to byli boczni, to teraz pójdziemy w środek. SPD czy SPO? SPD. SPD to jest zawodnik, którego ja zachowam. Zaznaczę sobie kółeczkiem. On kółeczko też będzie mógł robić przed polem karnym, bo to jest... Wy już widzicie, on jeszcze nie... Nie widziałeś, czy widziałeś? Nie, nie widziałem. Gareth Bale w wersji z SBC, więc już bym nie mógł go mieć. Więc dziękuję bardzo. Jakbym jeszcze tego trafił, to bym w ogóle... Nie, to nie twoja wina, to byłaby wina Cacha. Zimny, deszczowy wieczór w Stołku, a u nas jest wieczne popołudnie, jak zawsze w Rzeszowie. Rzucaj, mordka. Jest dobrze na razie, no wybaczam już trochę. Wybaczasz? Już trochę. To patrz teraz. Jak mi Rodrygo jeszcze zostawisz, to już całkiem ci wybaczę. Numer 6, Dawid wybiera, zaraz się zapytamy. Dawid wybierze. Pan kierownik przyszedł, no słucham. Od 1 do 6. Tu masz wypisane co jest co, jakbyś nie pamiętał. Tu tacza jeszcze nie było. Ty, nie było, rzeczywiście. Tutaj czas zróbmy. Easy money. Oj, 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 nie, 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 ty. Gdzie pod stopę? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Naciągnąłeś? No. Jeszcze. Tu, czy nie? O teraz, puść, puść, puść. Dobra, czyli skurcz mnie tu łapie. Dzięki Bogu, kurwa. Rozluźnij może trochę. Dobra, myślę, że
chwilę odpocznę i dam radę. Skurcz mnie łapie. Nie naderwałem, tylko mnie skurcz złapał. Bo jakby naderwał to albo naciągnął, to by mi f***ało, a to mnie tak... Punktowo zakuło, nie? Ja tak jak łydka. Kurwa na mać. Słuchajcie, beka beką, wiadomo, że dobra zabawa i tak dalej, ale pierwszy raz zdarzyła nam się kontuzja na nagrywkach, mimo oczywiście rozgrzewek i tak dalej, bo my o tym zawsze pamiętamy, żeby tego nie robić na odpierdzielcie. I wyszło światło, może to jest dobry znak. Żeby uratować ten odcinek, to spróbuję dokończyć. Pamiętajcie, że jeszcze nie kopałem w ogóle, na razie robimy takie rzeczy jak podania strzałów w ogóle z trenerem, więc teorii jeszcze nie mogę, ale spróbuję delikatnie. 2 lata nie kopałem, może to jest dobry moment. Ludzie czekali. Czekali, ale ja się sam boję. Wiecie, to jest naprawdę psychicznie ciężkie, ale zdrówka dla Casia i lecimy. Tutacz. Ale nie odpuszczaj. Nie ma szans. Ja wiem, że jestem słaby. Ale się rzucę w morze, kurwa! Dlaczego to nie wpadło? Widzowie, to dacie jeszcze raz, nie? Lewy dolny mój, klasyczek. Dobrze. Ja też. Króciutko! Dobry zmiennik! Ja ogólnie jestem jak Kevin De Bruyne. Po mojej twarzy będzie widać, która minuta. Strzelaj, mordko. Lepiej niż ty? Kurde, nie da rady. Idę w lewego napastnika. Naprawdę? Tak. Rodrigo! Tak! Ej, ale to jest... Wiecie, co jest zajebiste? Że to nic nie jest ustawione, a... Kurde, wróciłem do kopania i na odcinku tak na chwilkę i ratuję Rodrigo, mojego ulubionego. Strzałem w lewy dolny. Ogólnie jednej rzeczy, której się najbardziej boję, to strzał z 20 metra, bo to już trzeba serio mocno, więc wybaczcie. Dawidku, losuj. No, po raz pierwszy dzisiaj. Tak. Tyk. O, jeszcze sobie wybiorę sam. Co chcesz? Dawno się w karnych nie widzieliśmy. Karnego chcesz? Ja wiem, jaką obietnicę mi dałeś na pierwszego karnego. Czy dotrzymam? Czy dotrzyma? Czy dotrzyma? Napiszcie w komentarzu. Nie. Nie dam ci wciny. Nie dam ci wciny. Nie. Musiałem tak. Widzicie, wujek Patryk wrócił. Tak jak karty dostają. Ojej, dobra Dawidku, strzelaj. Prawy obrońca. Prawy obrońca. Tak. Tembi zostaje. Zostaje go. Zostawiasz go. To jest manę. Wtedy pamiętasz, co ci zamieniałem? No. Bo nie chciałem, żebyś tego manę ruszył. A i tak trafiłem tamtego. Zidana mi wtedy usunąłeś. No tak, to jest Zidana. Ale manę czerwony to manę czerwony i zostaje. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery zostały, trzy spikselowane. Serio, najbardziej wiesz co, najbardziej jestem dumny z tego, że to wszystko się dzieje tak bez scenariusza. Właśnie, o to chodzi. To jest zbyt zajebiste. Lecimy. Bang. Tak urodzinowo. To nie? Żeby się tylko... Numer 5, rebounder. Spróbuję, delikatnie. Spróbuję delikatnie, może się uda. Boję się 20 metra, bo no, tak jak mówiłem, to może być ciężkie, ale rebounder tak delikatnie. Trenerze, przepraszam. Nie! Co to wróciło? A tak delikatnie sobie pyknąłem tylko. Idę, Dawidku, ale teraz nie z dobrymi wieściami dla mnie. Pręty jak zwykle. Wróciło w końcu. Tak, ale wiesz, zanim... ja sobie chcę. Proszę. Ja skreślam X-em. Tak, zanim ja zacznę się normalnie... To... A, weźmy już tą linię obrony, kończmy. Tutaj, prawego obrońca. Środkowy prawy obrońca, tak? Tak jest. Drodzy Państwo, żeby nie skłamał, to jest Bellingham. Według mnie najlepszy środkowy pomocnik defensywny w grze. Nie dziękuję. Ale nie... Proszę. Już mi się humor poprawił, bo sobie pokopałem trochę. Gorzej z Casiem dzisiaj, niestety. O. Sam na sam. Wiesz, że na treningu też jeszcze nie miałem 2 lata. A jakieś tam driblingi były. A w ostatnim odcinku, kiedy się widzieliśmy sam na sam? Oho. O chłopie. No. Jest? Nie loba. Gdzie lecisz? Nie zapomniał tego jeszcze. Nie, ale zawsze do prawej, on nie pamiętał chyba. Tak mi się spodobało sam na sam, że... To chciałbyś powtórzyć jeszcze raz? Chciałbym sobie powtórzyć, może za chwilę. Dobra, które? To by ci zostawić, to zostawię z tego, że to było spoko. Zostawiam ci napastnika. Zostawiasz mi napastnika? Zostawiam ci. Cordoba! I wiesz co, ja go tam dałem, bo jego mi by tak nie było bardzo szkoda. No, zostawiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zostawionych. Stało 2 strzały. Patrz teraz. Losuj. Tak. Patrz, co się dzieje. Numer 3, tutacz! Zagrajmy. No to chodź! Zagrajmy. Chodź.
Polska. Urodzinowe! Dawidku, środkowy pomocnik ofensywny i lewy obrońca. Dobra. Gdzie może być Van der Sar i gdzie jest Militao? Dałem dobrego pasa jak pomocnik, to daję SPO. Na SPO, z tego co pamiętam, no, jest Van der Sar, 500 000. Ale bardziej by bolało stracenie Militao, więc tego pana zyskujemy. Ej, póki co idzie dobrze. Ale ostatnia. Stracić jeszcze. Mogę. Ostatnia przed nami. Patrzcie widzowie, co wymyślił. Patrz tu. Teraz zamiana? Dobra, nie żartuję. Numer 6, wybieraj! Dobra, z racji tych urodzin, które nadchodzą twoje, to dam tobie tą opcję. Z tego też, że wróciłeś na odcinek. Dasz niespodziewanie oczywiście. Kurde, ciężka decyzja. Krakowskim targiem. Nie karny. Nie 20. Nie sam na sam. Tu sobie ustawię. Zobaczymy. Jak wujek Michał uczył. Dobra, no. Na Militao może zostać chyba. O, ale matku, ja w szoku jestem, że weszło tyle. Fantastyczny strzał. Ale to powiedziałeś naturalnie. Serio. Dotarliśmy do końca odcinka i powiem wam tak, no to co się działo dziś, to nie działo się jeszcze nigdy. Sasiu, mordko, zdrowiej. Bo wiesz, ja to tylko tak na chwilę, bo widzisz. Chciałem właśnie sprawdzić, czy jako rezerwowy jesteś gotów mnie zastąpić i powiem ci, że zastąpiłeś mnie godnie, a nawet spisywałeś się lepiej niż ja. Gratuluję. Podpuścić i skasować, jak to mówią. Zdrówka dla tego pana, przekażcie mu na Instagramie. Tutaj macie nasze Insta, Dawidku. Dziękuję za skrykselowanie kart moich. Nie ma sprawy. Słuchajcie, ja teraz tak wiecie, na spokojnie, żebyście nie myśleli, że już teraz będę na każdym odcinku, bo no nie powinienem, ale przymknijcie na to oko. Mam nadzieję, że tak jeszcze z 2 miesiące, miesiąc może będę już normalnie. W każdym razie, widzimy się kolejnym razem. Urodzinowy odcinek taki, że niczego bym się nie spodziewał nawet, że takie rzeczy będą. Oby spokojnie i kolejnym razem do następnego i piona.